jeżeli chodzi o mieszkania, to staramy się, żeby one były jak najbardziej uniwersalne, żeby nie były jakieś takie zbytnio ekstrawaganckie albo zbytnio przebajeżone, tylko żeby podobały się maksymalnej ilości osób. Czyli często to są białe kolory z szarością, takie raczej uniwersalne i takie raczej stonowane kolory. Także my nie robimy bardzo nowoczesnych wnętrz, ale też nie robimy klasycznych, tylko robimy takie, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy klientów i żeby to się podobało, tak żeby każdy mógł siebie w tym mieszkaniu później odnaleźć. Najczęściej robimy w takim naszym standardzie, który nie jest jakiś taki turbo drogi, ale jest tam jakby wszystko fajnej jakości, czyli są dobrej jakości panele, dobrej jakości płytki, kuchnia, która będzie bardzo długo służyła, ale też niektóre mieszkania są na tyle w dobrym stanie, bardzo rzadko, ale na tyle w dobrym stanie, że nie opłaca się skuwać tych płytek, które były położone parę lat temu. Wystarczy odświeżyć i ewentualnie zmienić sanitariaty, czy lekko odświeżyć, czyli robimy tak zwany lifting. Ale tylko wtedy, kiedy wartość włożonych dodatkowych pieniędzy nie powiększy nam wartości nieruchomości w sprzedaży. Ale mamy też niektóre mieszkania premium, gdzie używamy lepszej jakości materiałów, a bardzo często to się pokazuje to przy kuchni, kiedy musimy więcej wydać na kuchnię, bo ta zabudowa kuchenna jest tutaj istotnym elementem, bo na niej widać jakość tych materiałów bardzo często. Bo czy płytki, czy panele, tu ciężko tutaj odróżnić, czy materiały są lepszej lub gorszej jakości, ale w przypadku kuchni to jest bardzo ważne. Jak już ekipa budowlana wyjdzie z mieszkania, następny jest etap sprzątania, to trwa około jednego dnia i następnie możemy my wprowadzać swoje takie elementy, takie dodatki do mieszkania, to jest element home stagingu, który to podnosi jego atrakcyjność, bo puste mieszkanie o wiele gorzej wygląda niż jak są takie kolorystyczne dodatki jak te cytryny, czy ten sztuczny kwiatek, którego nie trzeba podlewać. I to na zdjęciach o wiele lepiej wygląda, przez co nasze mieszkania wyróżniają się spośród tych, które są w tłumie, a w tłumie tych wszystkich mieszkań większość jest jakby mieszkań do remontu czy po remoncie i zdjęcia zazwyczaj są słabej jakości bądź robione telefonem, czy komuś się wydaje, że zrobił fajne zdjęcia. Dlatego jeżeli my się na tym wyróżniamy i ta cena nie jest też jakby z kosmosu, to wtedy to gwarantuje, że sprzedamy to mieszkanie dosyć szybko. A szybko znaczy się między miesiąc a dwa miesiące, od kiedy je kupimy. Ceny mieszkania ustalamy jeszcze zanim je kupimy i zanim je wyremontujemy. Czasem bywa tak, że na tyle fajnie to mieszkanie wyszło i jest duże zainteresowanie, że tą cenę dajemy wyższą niż początkowo sobie określałem. Ja daję zawsze takie ceny, nie takie, żebym czekał później pół roku, tylko żebym w miarę szybko mieszkanie upłynnił. Czyli ja nie robię nikomu wielkich okazji, ale staram się, żeby tak ustylować cenę mojego mieszkania, żeby ona była mniej więcej troszkę wyższa niż średnia rynkowa, ale na tyle, żeby ono było atrakcyjne, żeby ludzie szybko kupili. Jeśli mieszkanie dwa miesiące się nie sprzedaje od momentu, kiedy jest na rynku, to wtedy zastanawiam się, co można by było zrobić dodatkowego, tak? Czyli albo robię jakieś doposażenie, jeżeli tego nie ma, albo zastanawiam się nad ceną. Bardzo często mieszkania, które robimy, się podobają, ale czasami decydują właśnie czynniki, na które nie mam wpływu, czyli na przykład wielkość balkonu, czyli załóżmy piętro, czy na przykład sama lokalizacja, czy widok, tak? To są rzeczy, które nie mamy wpływu i jedyne, czym możemy nadrobić, to jakość wykonania tego mieszkania, albo to, że to mieszkanie się będzie podobało, albo nie. I bardzo często na etapie samego remontu pokazujemy na przykład mieszkanie takie jak to, które jest gotowe i czeka na klienta, bądź już jest sprzedane, ale czekamy na uruchomienie kredytu przez klienta. Dlatego takie mieszkanie pokazujemy jako pokazowe, żeby klient zobaczył, jaki standard jesteśmy w stanie mu wykonać. Wtedy on widzi to mieszkanie i podejmuje decyzję, czy na etapie remontu dogadać się z nami i kupić od nas mieszkanie. Moje mieszkania pokazują albo moi agenci nieruchomości, albo osoba, z którą współpracuję, która się zajmuje sprzedażą moich mieszkań. Także ja się osobiście tym nie zajmuję, kiedyś to robiłem, ale no teraz mam zbyt wiele obowiązków, żeby dalej ich prowadzić. Nie każda osoba dobrze reaguje na to, że to sprzedaje firma, ale jeżeli my tłumaczymy, że robimy to zawodowo i jakby to jest nasz chleb i z tego żyjemy, to nie budzi większych wątpliwości. Więc biorąc pod uwagę, że takich mieszkań na rynku nie ma zbyt wiele i nie ma dużego wyboru, tak naprawdę jesteśmy jedną z jedynych alternatyw dla ludzi, bo mogą sobie zrobić sami i się bawić w remoncie i w tym wszystkich problemach, albo mogą kupić gotowe mieszkanie od nas, które już widzą, jak wygląda i wiedzą, na co mogą liczyć. Wiele osób jest zapracowanych i nie ma czasu na to, żeby samemu szukać sobie ekipy, wozić płytki, klej i męczyć się tym remontem. Niektórzy po prostu są zbyt zapracowani i wolą kupić gotowe mieszkanie, które nadaje się do zamieszkania od zaraz.